Dobra, idziemy na dzielnicę Santa Fe, czyli tą, co wam mówiłem, tą z prostytutkami tutaj. Chciałem zobaczyć, co tam się dzieje. Ludzie mówili, że teraz w hostelu nas ostrzegali, żeby tam uważać i tak dalej, bo to jest niebezpieczna dzielnica. Wszędzie, oczywiście wszędzie, no, ciężko to opisać, co tu się dzieje. Byliśmy tak posrani, że wyciągnąć w ogóle kamerę i cokolwiek nagrać, no, na maksa niebezpieczna dzielnica, na maksa. Nie ma co ukrywać. Wszyscy się na nas patrzyli, bo byliśmy jedynymi obcokrajowcami tam. Tak to byli, no wiecie, dziewczyny, same prostytutki, dealerzy, alfonsi. No, było naprawdę mocno. Przyznam. Siema wszystkim, kolejny dzień z Bogoty, już drugi, został jeszcze jutro jeden. Zaczynamy dzień właśnie, idziemy na nieś pranie, bo już nie mam w czym chodzić, trzeba brać gardziej, ale później idziemy na trening. Wszystko niestety brudne, także trzeba zrobić. Jaki plan na dzisiaj, to jeszcze nie wiemy, zobaczymy później wszystko. Najważniejsze, żeby z rana zrobić trening, no i później zwiedzanie. Pogoda nam napisuje pięknie, także będzie na pewno świetny dzień. Jeśli nie widzieliście jeszcze wczorajszego odcinka, to zobaczcie. I pamiętajcie o tym, jest dzisiaj ostatni dzień licytacji mojej koszulki, moich rękawic z Galifem MMA8, w których walczyłem. Wszystko jest przekazane na szczytny cel dla chorego chłopczyka. Także jeśli jeszcze ktoś się zdecyduje, pamiętajcie, że na dole w opisie macie linki. A my zaczynamy kolejny dzień. Pozdrawiam. Piotrek, dasz radę, dasz radę. Agresywny pies się zaatakował. Dobra, zaczynamy trening z Piotrkiem, z ziomkiem z Rumunii. Teraz robi trening. On akurat pali jointa, my trochę inny trening. No jak zwykle przy treningu muszę wam polecić SFT. Pamiętajcie, na zniżkę pajak 10 SFT dostajecie zniżkę. Na święta coś kolejnego będzie dla was do rozdania, także zarobiście, my zaczynamy. Tak rozpoczęty dzień będzie dobrym dniem. Dawaj, dawaj. I góra. I góra. Hostelik mamy zajebisty. Pokażę wam jeszcze pokój, jak wygląda. Piotrek na dole, ja na górze. Jest boks. Mówiłem temu, że... Dobra, teraz coś. O, jeszcze mają z limonką. Uwielbiam. Pozdrawiam przez świat na fazie. Twoje ulubione też z Indii. Dobra, wypiliśmy na obiad, niestety, ej, dalej jestem w rozgardzie, dlatego, że czekam na pranie dalej. Także się nie śmiejcie ze mnie. I tak założyłem kurtkę, żeby nie było widać tak za bardzo, ale jest tak ciepło, znaczy ciepło, no jest ciepło, po prostu nie mogę iść zapiętej. No dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj wybieramy się do takiej znanej tutaj dzielnicy prostytucji. Oczywiście tylko nakręcić materiał, nie korzystać, tylko nakręcić, bo jest podobno naprawdę mocna. Nie jest tam łatwo podobno cokolwiek kręcić i tak dalej, ale postaramy się zrobić jakiś fajny materiał i będzie u mnie i będzie u Pola,
Także warto zaglądnąć. No i szykuje się całkiem dobry dzień, no. Tylko teraz musimy znaleźć coś do jedzenia, bo jesteśmy mega głodni, a szliśmy przez całe miasto do restauracji, którą polecał Piotrek i była zamknięta. Znaczy była otwarta, ale nie była akurat do obiadu. Dzisiaj tylko grali w szachy. Dobra, pierwszy obiadek dzisiaj. Mamy zupę rybną z bananem. To białe, to nawet nie wiemy co to jest. Ale ogólnie zupa dobra. Kompocik i czekamy jeszcze na drugie. Dobra, po obiedzie lekkie nerwy, oszukali nas. Miało być 10 zł, nagle przy rachunku okazało się, że 15, kłócili się mocno z nami, że co innego mówili i tak dalej. No szkoda gadać to. Tak w ogóle dzisiaj chłopak z hostelu od nas, nie wiem z jakiego kraju jest, opowiada, że wczoraj jechał autobusem. No i wiecie, siedział sobie przy oknie, pisał, a tu podjechali na skuterku, cyk, telefon i ucieczka. I mówił, że on sobie właśnie jak uważa, jak tak będę chodził, kręcił, bo się mogę zdziwić, także troszkę będę bardziej teraz uważał, bo parę razy się już wyluzowałem w złych miejscach. Dobra, idziemy na dzielnicę Santa Fe, czyli tą, co wam mówiłem, tą z prostytutkami tutaj. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Ludzie mówili, że teraz w hostelu nas ostrzegali, żeby tam uważać i tak dalej, bo to jest niebezpieczna dzielnica. No, także większe rzeczy zostawiliśmy w domu po prostu. Ja mam ukryte kieszonki od mamy, także tam chowam po prostu telefon. Wziąłem małą kamerkę jeszcze, będę starał się po prostu jakoś z niej coś wam nakręcić, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. No i zobaczymy. No na pewno dużo osób z was widziało tam u Bartka z Bez Planu taki materiał z takiej dzielnicy. Czekajcie, bo ja cały czas idę przy tej ulicy. Jeśli szarpię ten telefon, to będę miał. No. O kurwa, bym się wywalił. No, dobra. Widzieliśmy jeszcze ziomka z hostelu. On wygląda jak miejscowy. Nie jest miejscowy oczywiście, ale wygląda jak miejscowy. Także zawsze to lepiej. Chociaż on taki trochę wydygany, żeby tam iść, no ale powiedział, że pójdzie z nami. Tutaj już się zaczyna inaczej. Bo tamto jesteśmy w turystycznej dzielnicy, a tu już jest bardziej miejska. Gdzie są dziewczyny, na każdym rogu. Jest ich naprawdę pełno. A su right.
Ale to było zrobione. Powiem wam, że naprawdę ta dzielnica jest mega mocna. Mega. Duża. Są tu dziewczyny wszędzie. Oczywiście wszędzie. Ciężko to opisać, co tu się dzieje. Jak przechodziliśmy nią, to w ogóle ciężko było wyciągnąć chociaż na chwilę kamerkę. Stwierdziliśmy, że weźmiemy taksówkarza i trochę lepiej, ale i tak. Nawet on mówił, że jak coś kręcimy, to trzeba się kitrać. Ale ta ma cyce, ojej. Salimos para la Candelaria. Sí. ¿Sí? Hasta 200 mil pesos. Depende. Depende, digamos, la cualidad. La belleza de la. No to dobra, teraz parę słów po tym, co zobaczyliśmy i co przeżyliśmy. Jak poszliśmy tam normalnie, z buta, żeby się przejść, byliśmy tak postarani, żeby wyciągnąć w ogóle kamerę i cokolwiek nagrać. No na maksa niebezpieczna dzielnica, na maksa. Nie ma co ukrywać. Nie mówię, że się nawet baliśmy kamerę wyciągnąć. Powiem tak, chyba jedna z najniebezpieczniejszych dzielnic, na jakich byłem w moim życiu. Nasz kolega, który jest z nami z Peru, powiedział, że nasz taksówkarz był mocno zesrany i bał się, że gdziekolwiek to będziemy publikować, pytał się, czy będziemy robić jakiś dokument, żeby nie było widać jego twarzy, żeby nic takiego nie nagrywać i ogólnie nawet on mówił, żebyśmy nie wyciągali kamery, bo jest niebezpiecznie i dzielnica jest opisywana, że tak, tak powiem, na różne jakby ulice. Ulice, no. I były takie tańsze i tańsze, i te droższe. I te tańsze są obsługiwane w domach. No. A te droże są obsługiwane w takich hotelach, ale powiedział, że dla nas, dla białasów, mówi, nawet tam nie idzie. Z ciekawości po prostu zapytałem, mówię, że jak idzie na przykład taki gringo do takiego klubu i tak dalej, czy w ogóle może się czuć bezpiecznie i tak dalej, on powiedział, nie. I powiedział od razu, że tam ci płacą w peso, a my od razu w dolarach. I mówię, że na przykład dziewczyny, co jest taka akcja, że nawet za 30 zł, bo powiedział, że 30 tysięcy peso, lub nawet niektóre, które przyjeżdżają na przykład z Wenezueli, to tylko za jedzenie to robią. Za tanio. Wystarcza. No, to sobie pomyślcie, co tu się dzieje. Nie no, dzielnica była tak na maksa mocna. Mi się od razu przypomniało to, jak byłem... Dobra, sobie też nakazam. Jak byłem w Indiach, w Bombaju, co wpadłem na pomysł, żeby się tam też wybrać do takiej dzielnicy. Ale tam to już była na maksa, no. Bo tam to jeszcze dodatkowo miałem tak, że ci Alfonsi mnie zaczęli szarpać, zaciągać gdzieś. Tutaj po prostu przeszliśmy, popatrzyliśmy, jedna, druga. Oczywiście wszyscy się na nas patrzyli, bo byliśmy jedynymi obcokrajowcami tam. Tak to byli, no wiecie, dziewczyny, same prostytutki, dealerzy, Alfonsi. No, było naprawdę mocno. Przyznam szczerze, że tak, żeby bać się nawet wyciągnąć kamerkę, wziąłem sobie specjalnie małą z tego DJI Osmo Pocket, żeby ją gdzieś chować w ręce i tak dalej, to nawet przez chwilę nie przeszło mi przez myśl, żeby ją wyciągnąć.
dopiero później ja zaproponowałem, dobra, bierzmy taksówkę, jak już jesteśmy, to musimy coś zrobić, musimy coś nakręcić, żeby pokazać, jak to wygląda. Ale na serio, no, mocna akcja. Same motami iść nie polecam nikomu. W ogóle nie polecam, szczerze mówiąc, bo naprawdę może się to źle skończyć. My to mamy już za sobą. Było, jest ok, skończyło się ok, ale mogło skończyć się inaczej. Właśnie i od razu... Nie wiem, się gdzie nie Sorry, wypsnęło mu się. Od razu was odsyłam jeszcze do Pola na kanał. U niego jest też z tej dzielnicy filmik, troszkę inny niż u mnie. Pamiętajcie, że każdy ma swój styl, także warto zobaczyć na pewno. Piotr Polo Przywarski. Link macie w opisie. Oprócz tego jeszcze jest... Link zostawię w opisie. Favela z Brazylijska. Ale zaczyna lać. Trzeba się zmywać. Nasz ziomek sperujcie z nami. Gdzieś. Fajnie chłopak. Edward. Dobra, pogoda się na maksa zepsuła. I wszyscy schowani pod daszkiem. Wszystkie interesy pozwijane. My tam jednak nie jedliśmy, bo się nie opłacało. O, patrzcie, sprzedają. Wszystko się tu pomieszało przez deszcz. My artyści. Co będzie? Ale panów, chuj wszystkich jest. To ty nie z nią musiałeś się działać. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj to przestanie. A jak nie, to będzie trzeba zjarać się z ziomkiem z Rumunii i YouTube albo Netflix. Dobra, my z Piotrem testujemy coś nowego. Nie wiem, co to jest. Salchipapa. Salchipapa. Wygląda mega mocno. 16 zł kosztuje. A tu kolega burgera. Bekon, mięso, jajko, grzyby, sosy, cola. To w ogóle jest patent. Jest sos, zobaczcie. Kolejny dzień w Kolumbii za nami. Był to bardzo udany dzień i pełen wrażeń, trzeba przyznać. No ta dzielnica tam, ojej, mocna na maksa. Była, no tak jak mówiłem wcześniej, no była tak porównywalnie mocna, tak jak to widziałem w Indiach, w Bombaju, czy Mumbaju, jak tam chcecie. O ile jeszcze nie mocniejsza, tak naprawdę. Bo wiecie, tam było trochę inaczej, a tutaj jednak było czuć to napięcie i było czuć, że można mieć zaraz kłopoty, i to duże kłopoty. No ale wszystko się skończyło tak, jak miało. Fajnie, cieszę się bardzo, że mogłem to zobaczyć. No bo kolejna rzecz na pewno, którą zapamiętam na długo. Było to mocne przeżycie. No i później jeszcze ta parada, to też było super, bo wiem, że na przykład jak pojadę do Brazylii, chciałbym pojechać, jak będzie karnawał. Karnawał oczywiście w tym roku jest przesunięty i tak dalej. Ale chciałbym to zobaczyć, to jest jedno z takich moich marzeń, żeby być akurat w Brazylii na karnawale. No i sobie już właśnie taką Amerykę Południową sobie wyobrażałem, że ludzie się będą bawić na ulicach, będzie super klimat i tak dalej. No i tak właśnie jest, a to dopiero początek.
I to duży początek. Było fajnie. Dobra, jutro Was zapraszam na kolejny odcinek. Jutro wybieramy się tutaj na takie slumsy, coś takiego. Kierowca powiedział, że nas zawiezie gdzieś na taką dobrą dzielnicę, żebyśmy sobie zobaczyli, znaczy dobrą, taką złą dzielnicę, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda. Chociaż mówi, że wolałby nam pokazywać tą fajną Kolumbię, a nie tą złą. Ale niestety to wygląda tak, że większość ludzi woli oglądać te złe rzeczy niż te dobre, także myślę, że przygotuję kolejny fajny materiał dla Was. Później nocnym busem jedziemy już do Medellin. No a tam już będzie na pewno codziennie wesoło. Dobra, kto jeszcze nie zostawił suba, zostawcie. Brakuje tysiaka do 150, także jest już super. A jeśli oglądacie jakoś później ten materiał, nie od razu w ten dzień, który go wrzucę, zostawcie komentarz i lajka. Dzięki wielkie, pozdrawiam, na razie.